Siema, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z ciekawostek Farming Simulator 17. Postanowiłem, najpierw powiem jedną rzeczą, zmienności na moim kanale. Mój kanał zmienia się zamiast gaming. Znaczy będę wrzucał tam prawdopodobnie, jak kanał się rozwinie, jakieś gry czy coś, ale na razie będę wrzucał ciekawostki, poradniki i takie inne. Jesteśmy, jak widzicie, na moim sejwie tutaj. Nie przeszkadzajcie sobie, że pracownicy tutaj robią. Więc tak, pierwszy odcinek ciekawostek z farminga. Chciałbym wam pokazać ciekawostkę. A mianowicie to jest taki glitch tutaj we farmingu, że można latać bez modu. Bez modu normalnie sobie pomału. W ten sposób odkryłem kiedyś z kolegą, jak baliłem się z leśnictwa na trybie multiplayer. To po prostu przypadkowo kolega zaczął latać i to się zaczęło. Chcę wam to teraz pokazać. Jak się lata w ogóle bez modu w farmingu, to jest taki glitch. Więc tak, strzelacie drzewo, to jest jedna rzecz. Nie musicie go opitalać z tego, co chcemy chodzi. Odcinacie kawałek tak, żeby nasz strzał postawił w ogóle złapać, bo wiadomo, że jest za ciężkie, to nie ma złapać. I zaraz po prostu ścinacie to drewno. I teraz łapiecie. O. I teraz naciskacie spację. No i proszę, dzieje się magia. Unosicie się do góry. Latać normalnie możemy. WSAD, Shift. Tylko czasami to jest taki glitch. Po prostu jak dobrze nasza postać idealnie po środku złapie, to będziemy mogli latać. Tylko to trzeba, wiadomo, idealnie po środku. Nasza postać musi to złapać, nie może być. To trzeba jakoś opanować, nie? Tak to wygląda. Fajnie tak latać po mapie na takiej kładzie. Mi się ten glitch podoba, bo to nie jest sposób tylko glitch, ale czymś trzeba tą serię zacząć. Jest cień kłody, naszego cienia nie ma. Więc tak to się lata po mapie we farmingu. O, puściło. Ale jak widzieliście, to jest sposób na latanie we farmingu, czy też nisko, czy wysoko. Z pasją po prostu dajecie do góry, WSAD lecicie. Tylko powiem wam tak, na trybie multiplayer, jeżeli jest gościcie u kogoś na serwerze, to sobie tak po prostu nie polatacie tak, tak zbyt długo, dlatego że tam są ping, tam są opóźnienia na serwerze. Po prostu jak złapiecie, dacie do góry, to będzie wam puszczać po prostu od razu. Jak tutaj latam, to no, to puszcza, ale tak nie za często, nie za rzadko. Po prostu dobrze złapali i już się zaraz polata, jak widzicie. Za pierwszym razem wychodziło, jak wiadomo, trening czyni mistrza. Potrenujecie trochę, będziecie umiliane. No dobra, więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, to był pierwszy odcinek z ciekawostek. Mianowicie taki glitch, więc żegnam się z wami. Cześć. No i papa.